Gościem dzisiejszego spotkania jest Janusz Sosnowski, architekt, scenograf, autor filmowych przestrzeni. Stanieś, Wiciu. Może przyniesiesz ludziom szczęście? Może to dobra nowina? To jest dom sióstr Puciatówien, który kręciliśmy w Waninie. Nasz bohater jedzie z listem, przejeżdża koło nich. Tu w tym miejscu jesteśmy już w Kazimierzu, pod Kazimierzem. Czyli tam byliśmy pod Warszawą, tu jesteśmy pod Kazimierzem. Za chwileczkę nasz bohater się wyjdzie na wzgórze i znajdzie się przed domem swojej przyszłej kochanej w Przemyślu. Poczty, telegram. Ten dom stojący w kolonii wojskowej w Przemyślu na wzgórze. Proszę, powiesz się nie bać. Jeszcze jesteśmy ciągle przed. Za chwileczkę będziemy w środku. I w środku będziemy już w Piasecznie pod Warszawą. Wiesz, tam właśnie robiliśmy wnętrze tegoż domu, który przed chwilą widzieliśmy z zewnątrz. To spojrzenie jest nakręcone. Co się stało, Zosiu? Z poczty. Człowiek przyniósł telegram. Ale już wyjście do domu. Gdzie ten telegram? Pod Warszawą. Jakieś działanie ludzkie, które polega na przechodzeniu z punktu A do punktu B, może być opowiedziane przy pomocy, nie wiem, panoramy w jednym obiekcie, prawda? Jednocześnie można sobie wyobrazić, że to przeniesienie akcji odbywa się przez cały szereg różnych miejsc, różnych przestrzeni. Ważne jest znajdowanie coraz to nowych, innych, głębszych spojrzeń w tę przestrzeń. No, takim typowym działaniem scenografa przecież to jest znalezienie się wobec wyboru, czy aktora się sadza na tle ściany, czy się go się sadza na tle okna, jeżeli to jest możliwe. Teraz, czy za tym oknem coś widać, czy nie. Jadziu, jak myślisz, dziecko? Długo jeszcze będzie tego konania? Myślę, że niedługo, tatusiu. A może jeszcze gdzieś za tym oknem na przykład jest inny dom, w którym jest również jakieś okno i za tym oknem coś się jeszcze dzieje. I być może takie pokazanie bohatera będzie ciekawszy, będzie wysycony tą energią w większym stopniu niż pokazanie go na tle ściany. Ten film był realizowany w takim czasie, kiedy ani nazwisko Konwickie, ani nazwisko Wajda nie otwierały drzwi na wschodzie i nigdy nie stanęła przed nami możliwość wyjazdu do Wilna i zrobienia tam zdjęć. Pokażę pani piękne miejsce. Mhm. Rzeczywiście ładnie tu. Wisiała nade mną pewna mitologizacja tematu. To znaczy, że to kresy, że to ziemię no, w takim potoczniu często określane jako czy utracone, że to są i świat młodości i autora powieści i właściwie reżysera. Czyli ten świat młodości, który sam się jakoś mitologizuje, prawda? To wszystko jest piękniejsze, to wszystko jest bardziej kolorowe, to jest wszystko jakieś prześwietlone, to jest, nie ma właściwie nic w tym brzydkiego. Teraz trzeba było to zrobić nie mając tego typu krajobrazu, nie mając tego typu architektury, nie mając tego typu realiów.
Trzeba się było oprzeć na jakichś wyrywkowych zupełnie zdjęciach, jakichś śladach. Były jakieś fotosy z Wilna, jakieś wyrwane cudem albumy. Zdjęcia, które gdzieś jednak przeniosły w sobie atmosferę tego czasu i tego świata. W ten świat próbowaliśmy wszyscy wejść. Widzi pani, życie to chyba jednak nie najgorsza rzecz. Nie ma już tej architektury, nie ma tego pejzażu. Można ten film zrobić tylko w taki sposób, że się będzie go składać jak lusterko, które się stłukło i teraz trzeba dopasować do siebie te wszystkie szkiełka. Nagle się okazało, że ten pejzaż taki dotykalny tych ludzi, którzy w tym czasie tam żyli, wyglądał zupełnie inaczej niż pejzaż, w który ja wchodziłem jako scenograf w ewentualne obiekty, gdzie mieliśmy kręcić zdjęcie, że to wymagało zupełnej przemiany. Że przede wszystkim trzeba było doprowadzić do czegoś takiego, że stworzyć wrażenie, że te domy, te ogrody, te drogi, te pola mają właściciela jakiegoś. O! O! Rek! Do nogi pies! Wolałbym, żeby nie do nogi. Gro takiej energii fizycznej naszej tam w tym filmie poszło w takie odtwarzanie pewnego stanu normalności, czy czegoś, doprowadzenie tego do tego, żeby to było zwyczajne. Jak już to było zwyczajne, to właściwie było takie, że można to było w filmie pokazać. Przed domem musiał być klomp, czy rabaty. Był płot, że była furtka, która nie wisiała na jednym zawiasie, tylko na dwóch. Że były wszystkie szyby w oknach, że dom był wymalowany i tak dalej. I z takich połączeń pejzażu, detalu, tych płotów, jego się poskładały dopiero jakieś całości. Rzeczywiście dopiero teraz staje się w pełni zrozumiałe to, jeżeli się na przykład mówi, że można budować z części całość, ale tylko wtedy, kiedy poszczególne części mają pamięć o całości. No, tak, tak, na pewno. To jest rzecz niebywale trudna, ponieważ realizuje się jeszcze, jak wiadomo, nie w kolejności filmu, a więc musimy robić jakiś fragment filmu, nie znając całości, ale część, którą realizujemy, musi o tej całości mieć w sobie pamięć. Pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Chciałbym jeszcze powiedzieć coś na temat scenografii do Seksmisji. Mianowicie, można tak postawić pytanie, czy scenografia w komedii powinna być śmieszna? Alarm dla sektora północno-wschodniego. Podaj kod, odbiór. Niczym się w zasadzie to nie różni od innych filmów. To znaczy, tu scenografia po prostu musi stwarzać reżyserowi i aktorom możliwości, jakby to powiedzieć, mechaniczne chociażby, zaistnienia sytuacji śmiesznych, ale sama w sobie scenografia zabawna być nie może. Trzeba było dać widzowi takie poczucie, że gdzieś pod tą ziemią funkcjonuje całe społeczeństwo i że to społeczeństwo jest podzielone bardzo wyraźnie na taki establishment i na jakąś zrewoltowaną opozycję.
To już jest jakieś inne państwo. Nareszcie. Trzeba było dać widzowi wrażenie pewnej skali, to znaczy, że to wszystko jest świat. Przepraszam, gdzie jest hotel Intercontinental? Intercontinental? Ein moment bitte. Nie wiemy, my tylko przejazdem. Pardon? Takim punktem wyjścia był plastem miodu, w sensie plastycznym i gdyby pan dziś spojrzał na rzuty dekoracji, to tam cały szereg dekoracji było zbudowanych na zasadzie pięciokąta, tak jak jest zbudowany plaster miodu. Ale diabła! Do windy! Postawiłem jako taki punkt wyjścia tutaj też, że będę tę przestrzeń budował światłem, ale że będę ją budował jakby w sposób czynny. To znaczy, że światło będzie częścią tego świata, w którym się poruszamy. Będzie częścią architektury, w której się poruszamy. Więc to oczywiście nie mogło się tutaj obyć bez bardzo dobrego porozumienia z Jerzym Łukaszewiczem, operatorem filmu. Dzięki jakby takiej wstępnej umowie na ten temat można było stworzyć te nieskończone perspektywy bardzo takich zrytmizowanych korytarzy, gdzie pionowe elementy gdzieś tam były przechodziły właściwie w nieskończoność. Pustynia. Co się stało? No właśnie, nie wiem. To, co mnie coraz bardziej interesuje, to jest właśnie budowa postaci przy pomocy tej przestrzeni, przy pomocy tego świata, tego anturażu, postaci filmowej z jej przeszłością, z jej samowidzeniem się, z jej wadami, zaletami, żeby... To chyba wynika po prostu z tego, że jestem coraz starszy i jakby życie jest interesujące i coraz więcej o nim wiem i coraz więcej wiem o ludziach. Jakby to zaczyna być, to mi się wydaje godne, że tak powiem, przenoszenia w pracę, prawda? Że to już nie jest tylko zabawa w dekoracji.